Tak, jak już Andrzej powiedział, nazywam się Nikola Adamus, zajmuję się projektowaniem gier oraz nauką projektowania gier. Trochę masło myślane. W każdym razie, chciałabym wam dzisiaj powiedzieć, czym jest w ogóle game design, czym się zajmuje game designer oraz w ogóle o wielu innych aspektach, jakie się składają na tworzenie gier, czyli produkcja, testowanie, o którym już kolega wcześniej mówił troszeczkę, oraz badania nad grami, które o dziwo bardzo, bardzo się przydają, nawet takim praktykom jak my. Kiedy mówię, że uczę projektowania gier albo robię gry, to przeważnie ludzie wyobrażają sobie mnie, że siedzę cały dzień przed komputerem i klepię kod. Nie. A przynajmniej nie na samym początku. W ostateczności jeszcze myślę, że siedzę nad Unity i też klepię kod. Tylko, że już jest trochę, mój ekran jest trochę ładniejszy i bardzo ładne obrazki w ogóle. I to jakby programowanie, robienie grafiki, to jest oczywiście bardzo ważny aspekt tworzenia gier, ale nie od tego się zaczyna. Bo jeśli tworzycie grę, to tak naprawdę nie siedzicie przed komputerem i nie piszecie od razu kodu. No bo musicie wiedzieć, co chcecie zakodować tak naprawdę. Tak naprawdę game designerów jest bardzo, bardzo dużo. I oni się zajmują pierdolonym różnych rzeczy, o których nawet nie mam pojęcia. No i tak, bo game designerzy kodują całą masę rzeczy. Począwszy od czatu w League of Legends, skończywszy na jakichś prostych animacjach. I tak, to jest ważne, no ale właśnie, oprócz tego game designerzy piszą, czyli te wszystkie storyline i fantastyczne dialogi w Wiedźminie 3, to są właśnie ci game designerzy, którzy siedzą i piszą bardzo dużo mądrych słów. Projektują, czyli zajmują się ogólną koncepcją oraz rysują. Tak, no bo jednak wiecie, te ładne postacie, koncept artu, które widzimy w teaserach gier, czy pierwszych newsach, to są właśnie ci artyści. O. No właśnie, więc tak naprawdę projektuje taki game designer. Cały świat gry, całą główną koncepcję, także storyline. Czyli wszystko to, od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć, no bo wiecie, możemy sobie kodować, a jeszcze musimy wiedzieć co, jak już powiedziałam. Czy to ma być, nie wiem, kolejny Wiedźmin 3, 4, czy może kolejny Fallout. Więc jakby w dużych firmach są naprawdę od tego ludzie, którzy o tym myślą i siedzą i przez całe nocami wymyślają cały świat gry, który potem oczywiście trzeba uformować, trzeba przetestować, trzeba napisać dokumentację, żeby programiści, kompozytorzy, testerzy wiedzieli, co mają robić. Teraz tak, co rysuję? Wszelkie koncept arty, wszelkie lokacje, elementy uniwersum, postacie. Tym zajmują się game designerzy, którzy jakby głównie się gdzieś tam skupiają właśnie na grafice. Często technicznie mówi się grafików. To jest różne tak naprawdę. Tak czy siak, jeśli będziecie kiedykolwiek szukać pracy, to podejrzewam, że to będzie game designer, grafik, coś w tym guście tak naprawdę. Ale tak, to jest nadal game design? To nie jest tak, że Blizzard wynajmuje sobie sztab grafików z ichniego ASP i oni dla nich rysują. Nie. Bo to też muszą być ludzie, którzy coś wiedzą o grach. To nie mogą być ludzie z ulicy, którzy absolutnie nigdy nie widzieli na przykład, nie wiem, Fallouta dwójki na oczy. Tak? No bo muszą coś wiedzieć, jak te postacie mają wyglądać, bo to jest zupełnie inne medium. Tak. No i co możemy pisać? Tak naprawdę to jest cała masa rzeczy. Być może jeśli przeglądaliście kiedyś oferty CD Projektu czy jakichkolwiek innych dużych firm, mieliście takie oferty jak Quest Designer, czy Writer, tego typu rzeczy. To są właśnie ludzie, którzy tak naprawdę niewiele mają wspólnego z programowaniem czy rysowaniem, ale to są ludzie, którzy piszą te wszystkie fantastyczne dialogi w grach, piszą cały scenariusz, także wymyślają questy. No bo questy mają jakąś swoją historię, mają jakiś swój plot, to trzeba wymyślić, to trzeba spisać, a potem trzeba zaimplementować. Ciężko jest zaimplementować coś, o czym nie mamy pojęcia, jak ma przebiec i tak dalej, i tak dalej. Strasznie mi szybko idzie. No właśnie, mam jeszcze takich designerów, którzy coś tam nam kodują, to są często poziomy, to są jakieś animacje, to jest jakaś fizyka w grze, tak? I teraz tak, w dużych firmach rzeczywiście to będą osobne role, bardzo często, ale tak naprawdę one gdzieś tam się łączą na jakimś poziomie bardzo często.
Czy jest to osoba, która też projektuje poziomy czy historie, też programuje w Unity, od razu implementuje swoje pomysły. To jest bardzo widoczne, zwłaszcza w jakichś małych firmach, startupach, gdzie nie ma osobnego sztabu pisarzy, osobnego sztabu grafików, gdzie wszyscy starają się robić wszystko. Co jest dobre i złe? O tym trochę opowiem na samym końcu, co to znaczy zabrać fajny zespół do robienia gier. No właśnie. I oprócz jakby samych game designerów, jak wiem, mam bardzo sporo, na samo projektowanie gier składa się jeszcze kilka różnych aspektów, które nie są związane per se z tym procesem projektowania, czyli rysowania, tworzenia prototypów, tylko z kilkoma różnymi rzeczami, które są gdzieś tam obok, ale to są istotne, tak? Czyli tworzenie koncepcji, tak już o tym mówiliśmy. To jest, pracuje gdzieś tam nad tym sztab ludzi, wymyślałem, dobrze, robimy Wiedźmina 4, on wygląda tak, tak i tak, lecimy. To już wspomnieliśmy o kodowaniu, ale właśnie jest jeszcze takie jak badanie nad grami, szerzej znane pod hasłem Game Studies. Innymi słowy, banda ludzi na uniwersytetach w Finlandii i Norwegii siedzi i zastanawia się, co tak naprawdę nasze gry mówią o nas, o świecie i w ogóle... Dlaczego w ogóle gry są fajne, w dużym skrócie. Być może ci, którzy się interesują tematem, mogą się bardzo obejrzeć za to, co powiedziałam, ale w dużym skrócie to tak naprawdę wygląda. No i rysowanie, o czym już wspominałam, także produkcja. No bo każdy zespół, każdy projekt ma swojego producenta, czyli kogoś, kto stoi nad wami i wrzeszy, że macie pracować szybciej, przeważnie, a potem wam płaci. No właśnie, jak już mówiliśmy trochę o kodowaniu, trochę o rysowaniu, to skupię się w tej chwili na aspektach tych może, które nie wydają się oczywiste. Właśnie, czyli na co komu tak naprawdę badanie gier? Badać można wszystko w grach, począwszy od historii, a skończywszy na tym, jak grafika wpływa na nasz odbiór, na odbiór gracza gry. Bardzo dużo badań tak naprawdę skupia się na tym, na modelach biznesowych i na tym, jak zarabiać na grach. Free-to-play. Jest całkiem sporo badań, które badają graczy i ich sposób płatności za gry i ile są w stanie wydawać na nie. Wszystkie raporty, które macie na Gamasutrze czy w jakichkolwiek innych miejscach, tak naprawdę opierają się na tych badaniach, bo ktoś wziął, wymyślił, że jakąś grupę graczy i zastanowił się nad tym, czemu ci gracze tyle i tyle płacą za taką i taką grę. Oczywiście jakby możemy sobie darować czytanie artykułów naukowych, bo to przecież strasznie nudne i długie i milion przepisów do wszystkiego, ale czytanie artykułów naukowych, czy w ogóle badań ma tę zaletę, że jakby wiemy, że one będą obiektywne, że prowadzone jakieś bardzo sensownej próbce osób i wiemy, że tak, to jest ktoś, kto wymyślił wszystko, dokładnie wszystko zanalizował i podał nam bardzo fajne, twarde dane. Innym takim aspektem jest sprawdzenie, kto tak naprawdę gra w nasze gry. Jest cała masa badań etnograficznych, antropologicznych, socjologicznych nad grami, sprawdzających, kim są tak naprawdę nasi gracze. W Polsce była próba przeprowadzenia takiego badania. Nie wiem, czy słyszeliście o badaniu Jestem graczem. Kto słyszał? Dobrze w sumie, że nie słyszeliście, bo to wcale nie było dobre badanie. Znaczy, taka mała dygresja ode mnie, badanie Jestem graczem było badaniem robionym pod tezę, żeby pokazać, że gracze wcale nie są leniwymi bułami, które w ogóle nie ćwiczą, więc pojawiały się tam pytania w stylu, czy jeździć na rowerze, tak lub nie, tak. No i oczywiście jeździć na rowerze, tylko pewnie połowa jeździ raz na rok, a druga połowa jeździ raz na miesiąc. Ja o tym mogę długo, być może wcale nie chcę o tym mówić, bo nigdy nie skończę prezentacji. Ale właśnie, to są tego typu rzeczy. Począwszy od tego, jacy gracze grają nasze gry, a skończywszy na tym, w jaki sposób zawiązują między sobą relacje. Jest kilku naukowców, którzy na przykład zajmują się tym, jak często gracze w Diablo 3 spotykają się i w World of Warcraft, jak często spotykają się w rzeczywistym świecie. To jest tak naprawdę bardzo ważną informacją dla tych wszystkich projektantów, bo dzięki temu oni mogą usprawnić ten cały aspekt społeczny swoich gier. Tak? Czyli na przykład dbają bardzo o to, żeby ten czat czy sposób komunikacji między graczami był jak najłatwiejszy do opanowania, a nie, że ten czat jest gdzieś schowany z boku i musicie zrobić skrót klawiszowy składający się z 5 klawiszy, żebyście w ogóle do niego dostać. Tak? To robi różnicę. Z kilku takich jeszcze ciekawych badań jest na przykład dlaczego muzyka i jest na mnie kilka badań sprawdzających to, czy jak muzyka wpływa na odbiór, a w ogóle to czemu gramy z muzyką.
jak ma ono wyglądać. Tak, to też jest jakby dosyć istotną informacją, bo my myślimy, muzyka spoko, nagrywamy kilka dźwięków i jest okej. Okay. Nie. Właśnie to jest kilka różnych niuansów z tym związanych. Oraz myślę, że to, co jest najważniejsze, to jakby badania naukowe pozwalają nam dyskutować na temat tego, czy gry wywołują przemoc. Czy jest tu ktoś, kto myśli, że gry wywołują przemoc i agresję i w ogóle robią z nas złych ludzi? Znaczy mam dobrą i złą wiadomość. Badań jest bardzo dużo, połowa z nich jest metodologicznie taka sobie. Rzeczywiście gry zwiększają agresję, ale na dość krótko. No i teraz należy sprawdzić, czy te gry mają jakiś aspekt społeczny, czy się wiążą z rozmawianiem z ludźmi, czy wszystkie gry typu MMO, bo to już też trochę zmienia. W każdym razie badań jest dużo, można się przez nie wszystkie przebić. Są różne, tak naprawdę nie ma żadnej nie ma jednoznacznej powiedzi, czy tak, gry robią z nas złych ludzi. To też jakby jest oczywiście bardzo ważne, no bo jeśli przyjdzie do nas mama, tata, zmartwionego dziecka, Boże, moje dziecko robi gry, które zrobią z ludzi potworów, to być może mamy już jakieś fajne argumenty, że nie, jednak nie. Dobra, i jeszcze mamy producentów, o którym jakby produkcji gier, o której mówiłam, że mamy dzięki niej pieniądze, czyli tego panią producent, która nad nami stoi i krzyczy, żeby mamy, co mamy robić. To jest tak naprawdę bardzo ważna funkcja, bo to jest ktoś, kto przede wszystkim dba o nasz zespół i go kompletuje w dużych firmach. To jest też ktoś, kto odpowiada za relacje z klientem, tak? Czyli jeśli robicie jakąś grę na konkretne zlecenie, to jest ta osoba, która będzie chodziła na wszystkie spotkania biznesowe, żebyście wy nie musieli. Żebyście mogli spokojnie kodować, rysować, cokolwiek innego. A to też jest jakby osoba odpowiedzialna za jakby ogólną wizję gry. Czyli oprócz designerów, którzy wymyślają te koncepcje, jest jeszcze producent, który stoi nad nim i mówi, nie, to jest, robimy coś innego. W dużym skrócie oczywiście. Co ciekawe, to brzmi trochę jakby taki producent był trochę takim designerem, tylko dbał o różne ogólne rzeczy. Jest taka ciekawostka, z trudnego punktu widzenia producent nie ma praw do gry, którą wyprodukował. Może nabyć te prawa, ale nie dostaje ich po wypuszczeniu gry. Ale dostaje za to kupę pieniędzy. Więc jak wiecie, chcecie dużo zarabiać, to wiecie, bycie producentem jest super. I na samo zakończenie, jakby ja się tak dużo wyprodukowałam o tym, że o grach i tak dalej, ale pewnie wszyscy byście chcieli wiedzieć, gdzie w ogóle zacząć, tak? Czy macie zacząć od kodowania, czy może od kartki papieru? Moją odpowiedzią przeważnie, to czego uczę na warsztatach, jest, żeby w ogóle na początku był gdzieś pomysł, tak? Żebyście, nie wiem, to może być coś bardzo ogólnego, typu na przykład bitwa pod Grunwaldem z Liczem Urrykiem, tak? To jest zajebisty pomysł tak naprawdę. No ale właśnie, musicie mieć ten pomysł, gdzieś tam go sobie wymyślić, jakąś ogólną koncepcję, co chcecie robić i tak naprawdę robić grę. Najlepiej w ten sposób, czyli bierzemy kartkę papieru i rysujemy. Bo tak naprawdę to nic nas nie kosztuje. Możemy wziąć kartkę papieru, 5 znajomych i rysować. Wymyślać grę, wymyślać mechanikę, postacie do tego. To się robi bardzo szybko, nie potrzebujemy tego komputerów. Jak wszystko nam się nie podoba, to możemy wyrzucić do kosza. No jeśli się napracujemy nad jakimś kodem, to wtedy będzie nam smutno. Bardzo podejrzewam. Także to jest coś, jakby do czego zachęcam. Jeśli macie pomysły, to zacznijcie myśleć o tym, żeby po prostu je zmienić w formę fizyczną, podać jakieś kartki, planszówki. Czegokolwiek, co jakby pokaże, że hej, mam pomysł, patrzcie, może chcecie to robić, bo potem potem tak naprawdę całkiem łatwo się szkoduje. No właśnie, no bo po tym wszystkim jest cała masa roboty, czyli musimy wiedzieć, czy nasz pomysł jest fajny, czyli na przykład dać go innym ludziom, a nie mamie i tacie, którzy na pewno powiedzą, że jest bardzo fajny. No i teraz tak, stąd, Boże, chyba mi się czas kończy, przepraszam. Stąd jest jeszcze w ogóle kilka różnych rzeczy, które możecie zrobić, no bo tak, mamy pomysł, sprawdziliśmy, jest całkiem fajny. No i teraz pytanie, co chcecie zrobić? Chcecie zrobić grę do szuflady? Czyli sobie gdzieś tam być może zakodować, rzucić na GitHuba, pokazać znajomym, żeby sobie pograli, czy może nie jako w ramach jako ćwiczenia, jako wprawkę, tak? No i też chcecie ją wydać. No i tu się robią schody, bo żeby wydać grę, trzeba mieć na to pieniądze. Albo inwestorów. Czyli tak naprawdę sprowadzić do tego samego. Znam bardzo dużo ludzi, którzy myślą, okej, umiem coś zakodować, koleżanka umie coś narysować, to my wydamy grę.
I totalnie jakby nie mam złotego pojęcia, że to naprawdę kosztuje. Bo ci ludzie, ci nasi znajomi, oni pewnie kiedyś zażądają pieniędzy, albo ludziom za pracę trzeba płacić. Być może trzeba mieć jakiś serwer, na którym to postawimy, za który też trzeba zapłacić, żeby się przypadkiem nie wywalał non-stop. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy może jakieś specjalne programy graficzne, tak naprawdę koszty rosną. Więc to jest coś, o czym warto wiedzieć, jeśli projektujemy grę, jeśli chcemy ją wydać. Skąd? No to musimy mieć pieniądze. Kolejną ważną rzeczą, która jest tak samo ważna jak budżet, to jest zespół. No bo co, możemy sami nie zaprogramujemy, znaczy da się. Jeśli słyszeliście o grze Stardew Valley, to jest gra zrobiona przez jednego człowieka i on robił przez 4 lata. Robi tam wszystko. Grafikę, kodowanie, muzykę, marketing i wiki. Zajęło mu to 4 lata. To jest trochę długo, nie sądzicie? Pewnie by się chcieli wydać szybciej, prawda? Niż 4 lata. Grę polecam, jest bardzo dobra, ale właśnie. To są jakby wady i zalety robienia gry samemu. Także warto mieć zespół. Jak obiecałam, to opowiem trochę o zespole, bo to jest dosyć ważna część i ważna rzecz, którą i też często się spotykam z błędami w tym aspekcie, to znaczy zatrudniłem 5 programistów i będziemy mieli grę. Nie. Jak bardzo cenię sobie pracę programistów w tym aspekcie, tak 5 programistów jest dobrych w kodowaniu, ale być może większość z nich wcale nie jest dobrych w marketingu, w rysowaniu, w grafice, w testowaniu czy w muzyce, więc być może warto zdywersyfikować zespół i znaleźć, na przykład mieć chociaż jedną osobę, która będzie siedziała w tych social mediach i promowała naszą grę, albo będzie się spotykała z inwestorami, tak? Bo to jest jednak mimo wszystko bardzo ważne jest mieć osobę od marketingu, no bo co? Bo jak sobie poczytacie postmortemy na Gamasutrze, czy w jakichkolwiek innych miejscach, czemu projekt jakiegoś indie dewelopera się wywalił i tak naprawdę nigdy o nim nie słyszeliście? Bo przeważnie odali marketing. To też się jakby bardzo często zdarza tym, że odlewa się także jakby już fanów gry, którzy dostali jakieś mięso i bardzo by chcieli więcej. Bo jakby marketing oprócz reklam na Facebooku, to jest także dbanie o społeczność. Dlatego na przykład wszystkie early accessy na Steamie czy na Gogu są bardzo, bardzo trudne do poprowadzenia. To jest bardzo fajne narzędzie, ale jeśli nie dbacie o tych wszystkich ludzi, którzy piszą wam recenzje, piszą wam sugestie, to niestety wasza gra bardzo szybko zniknie w ciemnościach. No i tak naprawdę jeszcze w międzyczasie to musicie cały czas tę grę swoją projektować, poprawiać, testować, żeby, wiecie, była fajna i ładna, wszyscy chcieli w nią grać i zapłacić kupę pieniędzy. Także to jest naprawdę nieustanny proces, który wymaga i pieniędzy, i czasu, i umiejętności. I to jest na tyle w mojej prezentacji. Mam nadzieję, że się wy nie wynudziliście. Czy macie jakieś pytanie? Don't get me started with that, bo ja mogę tym bardzo długo. Kto zadał pytanie? Proszę. Na jakich stronach możemy szukać tych badań? Dobrze, najlepszą i najfajniejszym źródłem będzie strona, bo teraz sobie nie mogę przypomnieć, GameStudies.org, to jest jedna ze stron, która open source'owo publikuje referaty i papierki naukowe. GameStudies.org. To jest jedna strona. Jeśli bardzo chcecie, mogę wam przygotować repozytorium linków na ten temat, bo po prostu nie jestem w stanie wam powiedzieć z pamięci w tej chwili. Skąd brać fajne rzeczy? Więc jeśli bardzo chcecie, mogę to zrobić, po prostu wam wysłać po meetupie taki follow-up, z jakich materiałów fajnie korzystać, bo tego jest cała masa, a jest kilka fajnych perełek, które warto przeczytać. Na przykład jest fantastyczna, o Boże, nie. Popsuło się. No ale dobrze, że nie mam więcej prezentacji na szczęście. Jest bardzo fajna książka o user experience. Kristen Jorgensen zrobiła badanie etnograficzne o graczach i designerach, o tym, jak używają interfejsu w grach. Badanie jest bardzo obszerne, w którym tak naprawdę pokazuje, w jaki sposób gracze reagują na dobrze i źle zrobione elementy interfejsu i jak to w ogóle zmienia ich grę. W dużym skrócie. Ale pomimo tego, że to jest nudne, akademickie badanie, książka jest bardzo przejrzysta i bardzo praktyczna. Jakieś inne pytania? Ktoś jeszcze ma pytania? Okej, dzięki. Dziękuję bardzo.